Podziękować za wielki trud, zaangażowanie i wysiłek, jaki włożyliście w trudne dni kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Z wielu powodów nie było łatwo prowadzić tą kampanię, ale cieszę się, że naszym wspólnym wysiłkiem osiągnęliśmy spodziewany rezultat i można powiedzieć, że inwestycja okazała się opłacalna, albowiem wynik jest taki, jaki oczekiwaliśmy. I zgodnie z tym, co mówiłem w czasie tych dni, będę się starał być na wasze każde życzenie i pomagać w miarę swoich sił i możliwości. No ale życie biegnie dalej i jedna kampania się skończyła. Pomału się od niej systematycznie oddalamy, ale weszliśmy w następne wybory do Sejmu i Senatu. Tutaj mamy dwoje kandydatów do Sejmu. Ludzi o wspaniałych życiorysach, znakomitym doświadczeniu, społecznikach, także doświadczeniu samorządowym. No nic tylko głosować i zawierzyć naszą przyszłość w dobre, sprawdzone ręce. Ale chciałem też powiedzieć o innej kwestii, mianowicie nasza planeta, Ziemia, cierpi. Widać to po płonących lasach w Amazonii, po wysychających rzekach i jeziorach, także tutaj u nas w Wielkopolsce. Widać to po ciągłych kataklizmach, które nawiedzają różne części naszej planety. I najwyższa pora, żeby nie tylko mówić o tych zagrożeniach, ale żeby coś konkretnego robić. W związku z tym dzisiaj chcę rozpocząć z moimi przyjaciółmi, kolegami taką akcję, którą nazwaliśmy Sojusz z Ziemią. Chodzi bowiem o to, żeby sadzić drzewa, które dostarczają naszej planecie tak drogocennego tlenu. My na co dzień nieczęsto sobie zdajemy sprawę, że na przykład jeżdżąc samochodami, korzystając z różnych środków publicznej komunikacji, no, powodujemy, że ten efekt cieplarniany w jakimś ułamku procentu narasta. Ale możemy coś zrobić, żeby ten dwutlenek węgla ograniczyć. I chcielibyśmy, aby w ciągu najbliższych 100 dni posadzić 100 drzew. 100 drzew na 100 dni. Żeby jednym słowem coś konkretnego uczynić dla naszej planety, która jest naszym wspólnym domem, niezależnie czy żyjemy, mieszkamy w Europie, czy w Ameryce Południowej, czy w Ameryce Północnej. I za chwilę posadzimy sadzonkę dębu. Dębu dlatego, że to jest bardzo wydajne drzewo. Ono produkuje bardzo dużo tlenu. I będziemy się starali, żeby właśnie w ciągu najbliższych 100 dni posadzić przynajmniej 100 drzew, żeby rosły, żeby pomagały naszej planecie i nam samym, bo przyszłość naszej Ziemi jest naszą wspólną przyszłością.